Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 roku wniosku prokuratora generalnego o zbadanie zgodności artykułu 29 ustęp 1 punkt 2 literka i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli w związku z artykułem 27 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z artykułem 2, artykułem 47, artykułem 51 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 oraz z artykułem 51 ustęp 4 Konstytucji, jak również z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, orzeka. Punkt 1. Artykuł 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli a. W zakresie, w jakim uprawnia upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli do przetwarzania danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, jest niezgodny z artykułem 47 oraz artykułem 51 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. B. W pozostałym zakresie jest zgodny z artykułem 47 oraz artykułem 51 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 27 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z artykułem 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji. Ponadto postanawia, na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, sędzia Stanisław Rybar. Bardzo dziękuję. Zakwestionowany artykuł 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy o NIK stanowił, dla realizacji celu, o którym mowa w artykule 28, upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w artykule 27 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Jako związkowy przedmiot kontroli wnioskodawca wskazał artykuł 27 ustęp 2 punkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi: przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Artykuł 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy o NIK jest przedmiotem prac legislacyjnych. Jednakże zgłoszona przez grupę posłów propozycja zmiany prawa nie stoi na przeszkodzie merytorycznej ocenie przepisu w ramach niniejszego postępowania. Argumenty podnoszone w toku prac legislacyjnych miały na ten raz posiłkowe znaczenie dla oceny przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto artykułu 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy o NIK. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku Trybunał stwierdził, że prokurator zakwestionował w istocie dwie normy, których podstawę stanowiły dwie różne jednostki redakcyjne dwóch różnych aktów normatywnych, to jest ustawy o NIK i ustawy o ochronie danych. Problem konstytucyjny
w niniejszej sprawie sprowadzał się bowiem do następujących pytań. Czy ustawowe upoważnienie kontrolerów NIK do przetwarzania danych osobowych wrażliwych stanowi nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnego prawa do prywatności? Czy interpretowany w świetle ustawy o NIK przepis upoważniający do przetwarzania danych wrażliwych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji? Postępowanie w zakresie kontroli z artykułem 51 ustępem 4 Konstytucji i artykułem 8 Konwencji podlegało umorzeniu z uwagi na niedopuszczalność i zbędność wydania wyroku, o czym więcej będzie w pisemnym uzasadnieniu. Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa do prywatności, Trybunał stwierdził, że przetwarzanie danych wskazanych w punkcie 1 sentencji wyroku nie jest przydatne w świetle konstytucyjnego i ustawowego katalogu podmiotów kontrolowanych przez NIK oraz z zakresu dopuszczalnej kontroli. Stwierdzenie to wystarczyło do wydania wyroku o zakresowej niekonstytucyjności. Ograniczenie konstytucyjnych praw, które jest nieprzydatne, nie może zostać bowiem uznane za niezbędne, ani tym bardziej za proporcjonalne sensu stricto w demokratycznym państwie prawnym. Za przydatne do realizacji konstytucyjnych i ustawowych kompetencji NIK Trybunał uznał natomiast dane wymienione w punkcie 2 sentencji wyroku. Dane o stanie zdrowia stanowią istotny element materiału dowodowego w toku kontroli przez NIK jednostek realizujących świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej. Dane dotyczące skazań, orzeczeń i mandatów są doniosłe w szczególności podczas kontroli organów służby celnej, służby więziennej, policji oraz organów administracji publicznej. Z kolei dane ujawniające przynależność partyjną mogą być wykorzystane przez NIK w celu oceny przestrzegania zasady apolityczności Korpusu Służby Cywilnej oraz pracowników organów władzy publicznej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że dane ujawniające przynależność partyjną nie należą do sfery wyłącznie prywatnej, gdyż działalność partyjna ma charakter pośredniczący pomiędzy sferą prywatną a publiczną, a przepisy konstytucyjne wyraźnie zakazują utajniania przynależności partyjnej. Dane ujawniające przynależność wyznaniową oraz dane o pochodzeniu etnicznym powinny stanowić przydatny element materiału dowodowego w toku kontroli przestrzegania przez organy władzy publicznej zasady ochrony mniejszości narodowych oraz mniejszości religijnych. Ponadto dane tego rodzaju mogą okazać się przydatne w toku kontroli działań organów zobowiązanych do zapewnienia porządku publicznego w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Przechodząc do oceny niezbędności zakwestionowanego przepisu, Trybunał stwierdził, że przetwarzanie danych wymienionych w punkcie 2 sentencji jest niezbędne dla zapewnienia rzetelności i sprawności instytucji publicznych jako wartości, na których oparty jest porządek publiczny. Ponadto dostęp NIK do danych o stanie zdrowia jest niezbędny dla oceny praw pacjentów oraz zwiększenia efektywności jednostek świadczących opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Przetwarzanie przez NIK danych ujawniających przynależność związkową zaś jest niezbędne dla zagwarantowania efektywnej ochrony konstytucyjnej wolności zrzeszania. Trybunał stwierdził, że w obecnym stanie prawnym ochrony wartości uzasadniających wprowadzenie zakwestionowanego przepisu nie da się osiągnąć z zastosowaniem mniej dolegliwego ograniczenia prawa do prywatności albo bez jego wprowadzenia. W szczególności za nieuzasadniony należało uznać postulat ograniczenia uprawnień kontrolerów NIK do zanonimizowanych i zagregowanych danych w dziedzinie przynależności partyjnej, związkowej, zdrowia, skazań, mandatów, orzeczeń sądowych lub administracyjnych. Przemawiały za tym następujące argumenty. Po pierwsze, ograniczenie takie sprowadzałoby kompetencje NIK jedynie do kontroli formalnej. Tymczasem konstytucyjny status NIK oraz kryteria kontroli przesądzają o merytorycznym charakterze kontroli. Posiłkowanie się przez kontrolerów wyłącznie danymi w formie zagregowanej i zanonimizowanej
uzależniłoby przebieg oraz wynik kontroli od dobrej woli oraz uczciwości podmiotu kontrolowanego, który jest wszakże stroną postępowania kontrolnego zainteresowaną korzystnym dla siebie wynikiem wystąpienia pokontrolnego. Po drugie, wyłączenie dostępu kontrolerów NIK do jednostkowych danych, o których mowa w punkcie drugim sentencji niniejszego wyroku, ograniczyłoby kontrolę NIK do kontroli pośredniej, to jest realizowanej poza siedzibą kontrolowanego lub na podstawie przedłożonych przez niego danych. Przepisy konstytucyjne nie dają podstawy do takiego ograniczenia kompetencji naczelnego organu kontroli państwowej. Po trzecie, konstytucyjne przesłanki kontroli oraz ustawowo sprecyzowany jej zakres wskazują, że ma ona charakter problemowy i empiryczny. Ewentualny brak możliwości zweryfikowania prawdziwości lub poprawności zanonimizowanych i zagregowanych danych sprowadzonymi przez kontrolowanego rejestrami danych oraz rejestrami księgowymi, powiązania ich z konkretnymi pozycjami finansowymi z budżetu, godziłoby w problemowy charakter kontroli NIK, uniemożliwiając sformułowanie wiarygodnych zaleceń, a w konsekwencji podjęcie adekwatnych działań naprawczych przez kontrolowanego. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że omawiany artykuł w zakresie wskazanym w punkcie drugim jest rozwiązaniem niezbędnym dla ochrony porządku publicznego, ochrony zdrowia oraz ochrony wolności zrzeszania. Przechodząc do oceny proporcjonalności sensu stricto, Trybunał stwierdził, że omawiany artykuł w zakresie wskazanym w punkcie drugim nie stanowi nadmiernego ograniczenia autonomii informacyjnej jednostki. Przemawiały za tym kumulatywnie następujące argumenty. Po pierwsze, kontrola NIK związana z dostępem do danych wrażliwych nie ma charakteru władczego. NIK co do zasady korzysta ze zbiorów lub rejestrów prowadzonych przez podmioty kontrolowane, nie ingerując w proces przetwarzania danych osobowych przez uprawniony do tego podmiot kontrolowany. Po drugie, dostęp do danych wrażliwych w toku kontroli mają kontrolerzy NIK o ustawowo określonych kompetencjach, uprawnieniach i obowiązkach oraz szczególnym statusie gwarantującym apolityczność i bezstronność. Po trzecie, zakwestionowany przepis w zakresie oznaczonym w punkcie drugim sentencji niniejszego wyroku nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż dane wrażliwe stanowią tajemnicę kontrolerską. Obowiązek jej dochowania trwa również po ustaniu stosunku pracy kontrolera NIK i zabezpieczony jest sankcją dyscyplinarną oraz sankcją karną. Po czwarte, wymienione w punkcie drugim sentencji niniejszego wyroku dane wrażliwe nie są gromadzone przez NIK w centralnej wieloskalowej bazie danych. W odróżnieniu od scentralizowanego i wieloskalowego systemu gromadzenia i przetwarzania danych, rozproszony system lub lokalny system gromadzenia danych obarczony jest innym, zazwyczaj mniejszym ryzykiem i charakteryzuje się innym stopniem ingerencji w prawo do prywatności. W konsekwencji Trybunał uznał, że artykuł 29 ustęp 1 punkt 2 litera i ustawy o NIK w zakresie wskazanym w punkcie drugim sentencji jest rozwiązaniem spełniającym wymóg proporcjonalności sensu stricto. Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia zasady poprawnej legislacji, Trybunał stwierdził, że zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. Artykuł 27 ustęp 2 punkt 2 ustawy o ochronie danych interpretowany w związku z treścią obowiązujących przepisów ustawy o NIK pozwala zrekonstruować adresata, treść normy kompetencyjnej, procedurę w ramach której jest ona realizowana, katalog podmiotów, względem których wykonywana jest kompetencja oraz granice wykonywania kompetencji. Szczegółowe rozważania w tym zakresie będą zawarte w uzasadnieniu pisemnym. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.